Siemanko, witajcie na kanale Podróże Dzikowozem. Ja w końcu się wyspałem, ponieważ wczoraj, gdy zszedłem z gór, zatrzymałem się na tym samym parkingu w Zakopanem, na którym byłem w listopadzie. Teraz jest tutaj dość sporo aut, ale wieczorem, kiedy przyjechałem, było tutaj praktycznie pusto. Jest to charakterystyczne miejsce, ponieważ jest tu ten kościół, który pokazywałem wam na listopadowym materiale. A dokładnie kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do której zresztą na chwileczkę zajdziemy. Kaplica jest malutka, ale naprawdę robi wrażenie, warto tutaj zajść. Widać, że wszystko jest zrobione z drewna, które potrafi być bardzo ładnie zdobione. Nawet figurki, ołtarz jest z drewna, krzesła. Robi to wrażenie naprawdę. Jest pięknie. No i oczywiście tam na dole jest ten parking, z którym udało się wczoraj zatrzymać. Przyznam się szczerze, że jestem wycieńczony wczorajszą wędrówką. Mam zakwasy, ale co gorsza, bąble na nogach. Także dwa kolejne dni będą takie chilloutowe. Naładuję baterię. Nie wiem jeszcze, co będę robił, ponieważ miałem inne plany, ale nie wiedziałem, że aż tak będę zajechany po wejściu na rysy. Także spontan. Zacznę od zjedzenia śniadania. No dobra, śniadanko gotowe. Dzisiejszy dzień będzie taki na luzie, ponieważ jestem zajechany po wczorajszej spinaczce na rysy. Poszukam zaraz jakiejś atrakcji w Zakopanem. W końcu się wyspałem, bo się nie śpieszyłem nigdzie. Śniadanko, pasta z awokado, cukinia, no, warzywka, kawka. No i dzisiaj relaks. Zaczął padać deszcz, którego nie było w prognozie. Zobaczcie, co się dzieje. Pada. Idę na termy, czyli ten aquapark w Zakopanem. Nie będę w środku nagrywał, bo nie ma tam aż tak nie wiadomo czego, ale zdam relację jak wrócę. Tylko wypiję kawkę i lecę. Potrzebuję takiego odpoczynku właśnie, bo no to moje zakwasy po wczorajszej wspinaczce. Może tam wymyślę, gdzie dalej jechać, co dalej robić. Do później. No to jestem z powrotem. Jeżeli chodzi o aquapark w Zakopanem, szału nie ma, nie ma tak jakichś ekstremalnych atrakcji. Ale warto pójść się, zrelaksować się. Myślę, że fajnie jest posiedzieć w wodach termalnych, które mają właściwości zdrowotne. Posiedzieć sobie z widokiem na Tatry w ciepłej wodzie. Jeżeli chodzi o ślizgawki, no to nie ma jakichś tam mega dających adrenalinę. Ale jeżeli miały jakieś polecić, to czerwoną i tą żółtą. Ta żółta, mimo tego, że jest krótka, jest dość szybka, także daje ciut adrenaliny.
Cena za bilet 35 zł, za bilet normalny za godzinkę myślę, że godzina w zupełności wystarczy. No dobra, lecimy dalej zwiedzać Zakopane. Dzikowóz ma to do siebie, że lubi czasem przypadkiem zaparkować gdzieś, gdzie okazuje się, że jest coś ciekawego. A tutaj mamy kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Świata. Zobaczymy, co jest w środku. Ja już wróciłem na miejsce parkingowe koło drewnianej kapliczki. Zostaję tam na kolejną noc. Pada deszcz, ale trzeba rozprostować nogi. Już trochę się przespaceruję. Poszukam miejsca, gdzie można zjeść coś, bo już mi się znudziło to, co sam gotuję. I od razu zorientuję się, co to za wejście na szlak, które jest obok tej kapliczki. O, tutaj właśnie. Zaraz się dowiemy, co to jest. No niesamowity zbieg okoliczności, bo wejście na szlak na Nosal jest właśnie tu, którego szukałem. Ja przypadkiem podchodzę do pierwszej lepszej budki przy wejściu na szlak. Pytam się, gdzie tu mogę się dostać, bo szukam wejścia na szlak na Nosal. A pani mówi, no to właśnie tutaj. Półtorej godziny stąd jest. Jutro się wybiorę. Także idę dalej szukać czegoś do zjedzenia. No i tak, zaszedłem do pierwszej lepszej karczmy. Ludzie narzekają tak na ceny, gdzie nie pojadą. W internecie ciągle paragony grozy. A tutaj zestaw, zupka i na przykład schabowy za 35 zł. Filecik z kurczaka za 17. Herbata 7, kawa 7 zł. Piwo, gdzieś tu było. Piwo pół litrowe 10 zł. No, także spoko. Zestawy śniadaniowe po 20 zł. Dobra, trzeba coś zamówić, bo jestem głodny. Dobra, zjadłem teraz szybko do wana. Lepsze to niż te upały. Deszcz też potrzebny jest. No, w końcu w środku trochę zmokłem. No ale nudno byłoby, gdyby ciągle świeciło słońce. Teraz czas troszeczkę posiedzieć w środku, zrelaksować się. O, coś dla was pomontuję. Czyli jeżeli oglądacie ten materiał, no to ten poprzedni materiał, który oglądaliście, to właśnie montuję w tej chwili. Rysy. Deszcz pada już od kilku godzin. Zresztą pada cały dzień w sumie. A w takim klimacie można pracować. Herbata, czekolada. Jest klimatycznie, a ja mam czas na montaż filmu. Wstał nowy dzień, w końcu nie pada,
Także plecak spakowany, śniadanie zrobione. Zjem i wyruszam na Nosal. Także zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała taka wędrówka. Myślę, że jest lajtowa, a później jeszcze jakieś inne atrakcje w Zakopanem mnie czekają, które też Wam pokażę. Do zobaczenia na szlaku. A więc tutaj zaczyna się szlak na Nosal. Jest jeszcze inna, krótsza droga z innej części Zakopanego. Stąd idziemy na Nosal przez Nosalową Przełęcz i przez Polanę Olczyńską. Godzina 30. Wzdłuż takiej rzeczki, strumyka, no w sumie powinienem wiedzieć, przy jakim jestem, ale ten szlak to spontan, także jestem nieprzygotowany. Ruszamy. Na razie szlak wygląda w ten sposób, że idzie się cały czas wzdłuż strumyka. Jest to zielony szlak, także nie jest ciężko. Zobaczymy, jak będzie dalej. I pamiętajcie, żeby przy tym mostku skręcić w prawo. Czyli przyszliśmy stamtąd. Tu jest mostek. Tu zaczyna się żółty szlak. I na Nosal właśnie idziemy tym żółtym szlakiem. No i za tą chatką, którą minęliśmy, drewnianą, zaczyna się delikatna wspinaczka. Chyba tam mamy Giewont. Jak mi się wydaje. No a tu już będzie szczyt Nosal. Czyli mamy Nosal, po drugiej stronie jest Giewont. Tutaj oczywiście Zakopane. Trasa idzie szybciutko, nie jest ciężko. Godzina, 10 minut i jesteśmy na miejscu. Dobra, teraz trzeba zejść i coś dalej porobić. Jeżeli byliście już na Nosalu, które jest tam, to zależnie, którą stroną szliście, jeżeli szliście tak jak ja, tym szlakiem dalej od Zakopanego, to warto pójść w kierunku Zakopanego kawałek szlakiem, bo mamy tu tego typu ciekawe formacje skalne. Bardzo fajnie to wygląda. Także warto nadrobić kilka metrów i popodziwiać kolejne widoki. No to jednak postanowiłem, że schodzę
drugą stroną. Tutaj jest ponoć szybciej do Zakopanego, tędy. Może dalej od miejsca, gdzie zostawiłem auto, ale i tak mam zamiar pochodzić jeszcze po Zakopanem, także będzie szybciej, jest ponoć bardziej stromo, ale szybciej. A więc zszedłem jednak drugą stroną, jest bardziej stromo, ale szybciej. Szlak oceniam jako przyjemny, niewymagający, także można go polecić każdemu, nawet tym, którzy nie mają jakiejś sporej kondycji, a nawet tym, którzy idą w góry z dziećmi. Ja już opuściłem Tatry. Mój główny cel jest zaliczony, a wszystkie inne atrakcje związane są z chodzeniem, przynajmniej te, które mnie interesują, a nogi odmówiły mi posłuszeństwa. A więc kilkugodzinne marsze nie są dla mnie na tą chwilę, a atrakcje typowe dla Zakopca raczej mnie nie rajcują. Jakiś tam dom strachów, oglądanie mysz, papug i wydawanie pieniędzy na jakieś bibeloty. Chciałem zjechać jeszcze kolejką grawitacyjną, ale nie było gdzie zaparkować. Jeżeli interesuje Was coś więcej na temat Zakopanego, to odsyłam do mojego filmu pod tytułem Zakopane. A ja zatrzymałem się na noc w okolicy Nowego Targu nad Dunajcem, który tutaj płynie, nad Białym Dunajcem dokładnie. Cisza, spokój. Musiałem trochę odpocząć od tego tłoku w Zakopanem. Zaparkowałem przy Areoklubie. Tam jest taki parking. Oczywiście przy terenie Areoklubu w Nowym Targu. No i spędzę tutaj jedną noc, trochę naładuję baterię i ruszam dalej. Także jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia na trasie. Trzymajcie się. Cześć.